To jest już koniec. Ostatnia kolejka sezonu 2023-2024 w czwartej lidze podkarpackiej za nami. Awans do trzeciej ligi wywalczyła Pogoń Sokół Lubaczów, a z ligą żegna się aż 6 zespołów. Zapraszamy na ostatnią w tym sezonie 34. odsłonę magazynu Goli Czwartoligolaco. Batalia o awans toczyła się do ostatniej kolejki. To dlatego w sobotę wszystkie oczy zwrócone były na stadiony w Lubaczowie i Łańcucie, gdzie dwie czołowe ekipy toczyły swoje mecze. Pozostałe mecze, choć nie o taką stawkę, jednak były równie emocjonujące. O prestiż rywalizowano również w derbach powiatu Robczycko-Sędziszowskiego. Zaczynamy od Sanoka, gdzie Ekobal Stal podejmowała ostatnią w tabeli koronę Rzeszów. Goście przyjechali na mecz w dość okrojonym składzie, ale jak zwykle bojowo nastawieni. Niestety skutecznie bronili swoje bramki tylko nieco ponad kwadrans. W 17 minucie Jakub Klot długim podaniem uruchomił Miłosza Gierczaka, który nie dał się złapać w pułapkę offside'ową i znalazł się w sytuacji sam na sam z Adrianem Korbeckim, pewnie pokonując bramkarza Korony. W 26 minucie akcję prawą stroną przeprowadził Mikołaj Gawlewicz, podał do Dawida Koguta, który wyprzedził obrońców i choć na raty podwyższył na 2-0 i taki wynik był do przerwy. Po zmianie stron szybko podwyższył Gierczak. Otrzymał podanie od Kacpra Sumary, z wodem oszukał obrońców, a następnie strzałem z 16 metrów umieścił piłkę w siatce. Na 4-0 gola zdobył ten, który asystował przy poprzedniej bramce, czyli Sumara. Dostał podanie w pole karne, ograł defensywę i strzałem lewą nogą trafił między słupki. W 60 minucie trener gospodarzy dokonał potrójnej zmiany, na placu gry pojawili się m.in. Dawid Nowosielski i Dawid Czyrny i to właśnie ta dwójka dwie minuty później wyprowadziła akcję, po której padł gol na 5-0. Bramka na 6-0 to już zespołowa akcja Dawida Czyrnego, Miłosza Gierczaka i tego, który ją wykończył, czyli Jakuba Kloca. Wynik meczu w 85 minucie ustalił Dawid Nowosielski, który popisał się znakomitą indywidualną akcją. Był to jego pierwszy gol na poziomie czwartej ligi. Ekobal Stal Korona 7-0. W innym piątkowym meczu Sokół Kamień podejmował Iglopol Dębica. Tu toczyła się walka o jak najlepsze miejsce w środku tabeli. Wynik meczu w 12 minucie otworzył Mateusz Peda. Przejął on piłkę po nieudanym podaniu gospodarzy i po indywidualnym rajdzie dał prowadzenie swojej drużynie. W 57 minucie Sokół wyrównał. Jeden z obrońców Iglopolu uśliznął się. Wiktor Stępniowski podał do Kacpra Piechniaka, a ten pewnie wykończył akcję. W 76 minucie gospodarze zaskoczyli rywala niestandardowo rozegranym rzutem rożnym, w którego konsekwencji Wiktor Łuczyk zawiesił piłkę w górze, a strącił ją głową do bramki Mateusz Jędryjas. Gdy wydawało się, że 3 punkty mogą zostać w kamieniu, w końcówce gospodarze nie utrzymali koncentracji. W 89 minucie Daniel Pawłowski dalekim podaniem zainicjował akcję gości, którą wykończył Mateusz Peda. Ten sam zawodnik 3 minuty później skompletował hat-tricka. Z autu wrzucił piłkę Oliveira, obrońcami zakręcił Filip Leśniak, po czym dośrodkował na wbiegającego Pedę. Minutę później sędzia zakończył to spotkanie. Sokół Iglopol 2-3. Z kamienia przenosimy się do Sędziszowa Małopolskiego, gdzie w derbach powiatu Lechia podejmowała błękitnych Robczyce. Jesienią górą byli Sędziszowianie, a tym razem błękitnym z pewnością po tym, jak stracili szansę na utrzymanie się, zależało na rewanżu i już w 6 minucie objęli prowadzenie. Zbyt krótko piłkę spod własnej bramki wybił bramkarz Lechii, przejął ją Alan Ogrodnik, pokonując lobem wysuniętego golkipera. Na 2-0 dla gości w 64 minucie podwyższył Hubert Siepierski. Krzysztof Orzech podał do napastnika błękitnych, a ten pokazał, że potrafi skutecznie uderzyć z dystansu. Po jednym z kolejnych rzutów rożnych padł gol na 3-0. Dośrodkował Orzech, piłkę dobiło dwóch innych graczy błękitnych, w końcu Tomasz Nalepka posłał ją na głowę Przemysława Nalepki, a ten ustalił wynik spotkania. Lechia Błękitni 0-3. Po ostatnim remisie w Dębicy szansę na awans stracił Kosmos Nowotaniec, ale gracze trenera Grzegorza Pastuszaka nadal walczyli o drugie miejsce w tabeli. W ostatniej kolejce przed własną publicznością podejmowali Izolator Boguchwała. Pierwsza bramka w tym spotkaniu padła w 26 minucie. Nazar Werbni otrzymał podanie z prawej strony i huknął z kilkunastu metrów nie do obrony. Izolator próbował się odegrać, ale ta sztuka nie udawała się gościom. Tymczasem kilka minut po zmianie stron Kosmos podwyższył na 2-0.
Obrońcy nie przypilnowali przy rzucie rożnym Stanisława Mikiceja, który spokojnie umieścił głową piłkę w siatce przeciwnika. W 57 minucie gospodarze praktycznie zamknęli to spotkanie. Lewą stroną akcję zbudował jeden z graczy Kosmosu, a Szymon Majcher podwyższył na 3-0. Goście zdobyli gola honorowego w 64 minucie. Po zespołowej akcji piłkę do bramki wepchnął Adam Matuszczak. Kosmos Izolator 3-1. Czas na najważniejsze mecze w 34 kolejce, które decydowały o awansie. Na początek mecz w Lubaczowie, gdzie Pogoń Sokół zwycięstwem nad Legionem Pilzno mogła przypieczętować awans. Trybuny wypełniły się po brzegi, bo wszyscy liczyli na wielką fetę. Piłkarze gospodarzy nie trzymali długo w niepewności swoich kibiców, bo w 9 minucie po wrzucie z autu piłka odbiło kilku zawodników, a w końcu Władysław Rosliakow podał do Kacpra Ropa, a ten za 16 ładnym strzałem dał gospodarzom gola na 1-0. Goście po wznowieniu nie zdołali nawet wyjść ze swojej połowy. Piłkę przed ich polem karnym przejął Jezierski, który precyzyjnie umieścił piłkę w prawym rogu bramki Legionu. W 22 minucie pilźnianie nieporadnie wybijali piłkę spod własnej bramki po wrzucie z autu, aż ta trafiła pod nogi Kacpra Ropa, który bez zastanowienia podwyższył na 3-0. Jeszcze przed przerwą gola na 4-0 zdobył Grzegorz Gawle. Pomocnik ekipy z Lubaczowa dopadł piłki w środkowej strefie boiska, po czym ograł obrońców i dał kolejnego gola swojej drużynie. Po zmianie stron gospodarze nie byli aż tak aktywni w ofensywie, ale przeważali. W 68 minucie Dawid Król zagrał piłkę przed pole karne rywala, gdzie pechowo interweniował Piotr Gongała, lobując swojego bramkarza i strzelając gola samobójczego. Legion honorowego gola zdobył w 74 minucie. Tomasz Barycza długim podaniem uruchomił Kacpra Nytko, który wykorzystał swoją szybkość i gapiostwo rywali. Wynik meczu po akcji dwójki rezerwowych w 89 minucie ustalił Michał Sitek po wymianie podań z Pawłem Hasem. Pogoń Sokół Legion Pilzno 6-1. Gdy zaczynał się mecz w Łańcucie, drużyna gospodarzy jeszcze miała nadzieję, że uda się w tabeli na finiszu wyprzedzić ekipę z Lubaczowa. Wystarczyło ograć Sokoła Kolbuszowa Dolna. W pierwszej połowie goli nie zobaczyliśmy, ale ta sytuacja zmieniła się po przerwie. W 47 minucie Kacper Wątróbski podał do Marcina Mokrzyckiego, ten do Adriana Nowaka, który wykończył tę akcję. Łańcucianie jednak bardzo szybko odpowiedzieli. Konrad Buć otrzymał podanie ze środka pola, uporał się z obroną i pokonał bramkarza Sokoła. Łańcucianie chcieli pójść za ciosem, ale brakowało im skuteczności. Tymczasem kolejną akcję w 79 minucie wyprowadzili Kolbuszowianie. Krystian Big zagrał do Adriana Nowaka, ten obsłużył Kacpra Drelicha, który wykończył akcję. Stal Sokół 1-2. Oto komplet wyników 34. kolejki piłkarskiej 4. Ligi Podkarpackiej. W pozostałych meczach Stal Twarzeszów uległa JKS-owi Jarosław 1-2, Polonia Przemyśl zremisowała 1-1 z Wisłokiem Wiśniowa, a Głogowia Głogów Małopolski pokonała rezerwy Resowi 3-1. Za niespodziankę można uznać porażkę Stali Łańcut z Sokołem Kolbuszowa Dolna, choć trzeba wziąć pod uwagę dobrą formę drużyny z Nadnilu Wiosną. Ligę wygrywa Pogoń Sokół Lubaczów i to właśnie ta drużyna zaprezentuje się w przyszłym sezonie w trzeciej lidze. Na finiszu Kosmos Nowotaniec wyprzedził Stal Łańcut i to on został wicemistrzem. W czwartej lidze podkarpackiej nie zobaczymy też aż 6 spadkowiczów. Błękitnych Robczyce, rezerw Stali Rzeszów i Resowi, Polonii Przemyśl, Lechi Sędziszów Małopolski oraz Korony Rzeszów. Zobaczymy za to aż 7 nowych ekip spadkowiczów z trzeciej ligi Karpaty Krosno i Sokół Sieniawa, a także Beniaminków, rezerwy Stali Mielec, Orzeł Przeworsk, Czarnych Jasło, Struku Tyczyn i Sokół Nisko. Dziękujemy za oglądanie Czwartoligolaco w obecnym sezonie i już teraz zapraszamy na kolejny.